Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie nagrywamy FIFA Mobile. Nie wiem, może niektórzy znają tą grę. Ja tak wam na szybko pokażę mój składzik. Tutaj on. Ten, o którym macham, to jest tu bramkarz. I tu się wy... Czekaj. O nie. Nie to. O tu się wymienia, sobie się wybiera różne pozycje. Tutaj to już te dalsze levele, wiecie. No ale okej, my zacznijmy już grać. Ja tam mam dla was kilka informacji. O, czekajcie, odbierzemy pyk, pyk. Dobra, zagram sobie może trzy meczyki, bo tak jeden to już około 8 minut trwa, 7. No z tym klubem może przegram, ale mam nadzieję, że nie będzie przegranych, tylko remisy lub wygrane. Wygrane lepiej. Ale ze StumbleGuysa niedługo już sobie nagram, bo jeszcze 5 żetonów i będzie epickie losowanie, to sobie na odcinku to odblokujemy. Klejnoty to ja tam zbieram na karnet, będę chciał mieć emotkę, bo się chyba raczej powtórzy. O nie, to jest strasznie mocny przeciwnik. Ten ślizgu. No ale zobaczymy. Też tam mam pełno pomysłów na odcinki. Surba w surf, czy tam Tilefal, bo wiecie, tylko raz to było nagrane, więc wolno więcej. W ogóle mogę ile chcę, tak samo StumbleGuys, to może być kanał, że tylko to nagrywam, ale nie no. Różne tu będą. O! Ale zaczynam dobrze, ci wam powiem. A, wybił. Dobra, z autu podajemy mu, pyk, podanie i strzał. I zablokował, ale teraz wybił. Dobra, rzut rożny, na główkę strzelamy. O nie, gdzie podałem to? I wybili. Raz z takim mocnym kolegą, bo on już gra sporo, a ja dopiero kilka dni. Zawsze ciągle przegrywałem. No i nie. I ciągle przegrywałem, tylko potem było 2-2 remis. I w 90 minucie go sfaulowałem w polu karnym. Miał karnego i mój bramkarz, bo ja kliknąłem w dobrą stronę, gdzie on kopał i było obronione. Więc to był jedyny remis. Wygrane nigdy, przegrane to tylko jeden remis. Dobra. Musimy jak najszybciej wyrównać. Pyk. Albo niech mnie faulują w polu karnym. Ja sobie karnego chętnie strzelę. O ile go nie obroni ich bramkarz. David tu u mnie, czy co? Co sobie polscy piłkarze się losuje? Dobra, pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra. I walisz. Ajajaj, w któregoś. No nie, ja nie mogę przegrać. Dobra, ja już wolę faulować polu karnym, żeby strzelali karny. Ale tutaj nie ma jakichś mistrzostw, że potem są karne. Ja lubię właśnie te karne strzelać potem, wiecie, na koniec. Dobra, wybij. Te już dla mnie na aut, a dodana pierwsza jedna minuta do pierwszej połowy, więc przegramy. W sensie nie, że będziemy przegrywać w pierwszej połowie, ale jeszcze w drugiej wszystko się okaże. Może oni strzelą bramkę, ale mam nadzieję, że ja będę strzelał. Wiecie? Dobra, koniec, koniec. Ja zaczynam i gdzie idziemy? Dobra, tutaj pyk, a tak. Jeju, na razie muszę poszukać, gdzie tu coś wymyślić, żeby jakoś ich zaatakować i wyrównać. Pyk, pyk. O! Pyk tutaj. Ajajaj. Moja? Bo już sam nie, a nie ich. A ja nie widziałem. Dobra, podajesz komuś ze swojej drużyny. Szybko, szybko. O tam, no i teraz, ajajaj, ajajaj, no nie,
Nie no, marnie to trochę zaczęliśmy pierwszy meczyk, ale ja gram kilka dni, więc jeszcze nie mam takich mocnych, wyposażonych zawodników. Ale najgorzej, to nie będzie w sumie najgorszy wynik, że z takim mocnym przegramy 1 do 0. Już myślałam, że będzie 2 do 0, ale jednak nie. Za słabo, dobra bramkarz, ja na ciebie liczę, dobrze podaj, to pyk. Dobra. I teraz mamy wyrównać ten mecz. No, popychasz mnie, chyba popychasz, już sam nie wiem. O, pyk, dobra. Mam nadzieję, że tu sędzia będzie uczciwie sędziował. Bo nie chcemy, by robił dla tej drużyny same plusy, chyba żeby strzelali karne, to pewnie. No nie, i 2 do 0? Tak! Ale to ten sam strzelił. U nich wcześniej też ten strzelił. Dobra, przegramy 2 do 0, ale to nic. Jeszcze z dwa meczyki zagramy. A już myślałam, że zrobię dla nich karnego, ale dobra, nie. Dobra, już nie mamy szans. Może jeszcze jedną bramkę, ale już żeby wyrównać, to już jest jakieś małe procenty. Ale żeby wygrać, to jeszcze mniejsze. Dobra, pyk. No nie, czemu do tyłu ja podałem? Dobra, pyk, pyk. Dobra, dajesz jedną bramkę strzelić. Jest, jest, jest. Dobra, 2 do 1. Przegramy, ale coś strzeliliśmy, tak? No, piękna bramka, ale już widzicie. Chyba, że dodadzą jeszcze minuty. Proszę, dodajcie. Tak, dodajcie 5. Tak, 5 to chyba najwięcej. Tu staramy się wyrównać. No, ale nie. Chyba będą mieli wesoły autobus. No, dobra. 2 do 1 to nie najgorsze. Faul. Żółta kartka, okej. Okay. Gdzieś tu był faul. A może nie było. Okej. Okay. Ale tamtego mojego czy ich tak piłka trafi, ale 2 do 1 ja też uważam, że to nie najgorszy wynik. Dobra, jeszcze dwa meczyki. No i mówiłem, taki meczek to już 7, około minut 8 trwa. Dobra, gramy kolejne. Zobaczymy, z kim będziemy. Mam nadzieję, że może znowu przegramy, ale zobaczymy. No, a tak to ja mam tutaj chyba lepszą 1%, patrzę, ale oni tu, nie wiem, te midfield, jakieś defense. A tak to chyba to jest tamto na samej górze, więc ja mam o 1% większy. No, trochę mam osób zawodników, ale nie, chyba nie aż tak. No, bo ja też mam tu takich dobrych. Nie najgorszych, bramkarz też jest dobry. Bo miałem bramkarza z Arabii Saudyjskiej, ale ja go nie chciałem mieć. Wolę innego, bo on taki słaby trochę. Ale jeszcze. No, dobra, już by była bramka dla nich, ale dobrze nam idzie. No patrzcie, tamten się wywala, nie wiadomo gdzie. Ten gracz jeszcze musi się pouczyć. Pyk. Znasz coś takiego? Dobra, i strzelamy! Jest! 1 do 0! Wygramy! No, nie wiem, czy wygramy, ale mam nadzieję, że tak. Davis, no. Jakiś. Patrzcie, jak ładnie strzelone. A myślałam, że już mnie sfauluje i będę karnego strzelał, bo on tam jakiś lisk robił w polu karnym przy podaniu. Ja tu nigdy nie patrzę na spalone, wiecie? Ja po prostu strzelam, nigdy nie patrzę, czy będzie spalone, czy nie. Dobra. Pik. Podanie. Dobra. Dobra. O, ale trik, nie? Powiedz. O, to jest. No, wybiłem, ale chyba też mnie tam trochę popychał. Szczurchał, ale okej. Okay. To jeszcze nic takiego. No, dobra, ale przegrywają, ale jeszcze mają szansę, bo to 1 do 0 pierwsza połowa, więc wiecie. Widziałam mecze, że na początek postrzelali dużo bramek, a potem pod końcówkę meczu zremisowali i grali w dogrywce, potem karne.
ale dobrze. Zblokował i pyk. O, wybił bramkarz. No to na główkę strzelamy, ok? Pyk i gol! 2-0. Dobra, to jest. Czekajcie, jak to się nazywa? Ten kraj, z którego on pochodzi. On nie Arabia, ta, tylko Korea chyba. Tam południowa, czy coś jakoś tak. No, dobra, ale 2 do 0. I znowu odebrałem piłkę. Ten gracz jest słabszy od tamtego. Wam powiem, ale dobra. Może się. Dam mu jedną bramkę strzelić, ale chyba nie. Dobra, Modric. Modric. Dobra. I teraz ja atakuję was, podjeżdżam. O, dobra, dobra. Jedna minuta to da nam. To już wy nic nie zrobicie tu. Patrzcie, już wam odebrałem. Czy zdążymy? Kurde, myślałem, że już strzelę trzecią bramkę, ale okej, 2 do 0. Dobry wynik i musi. Nie mo, nawet jak wygram, nie mogę doprowadzić ich, żeby mieli jakąś bramkę. Dobra. Pyk, pyk. Co on tam sędzia pokazywał? Że mnie? W sensie, że mnie sfaulowano, czy co? Nie wiem, coś tam pokazywał. Czy tam gwizdek upomnienie, nie wiem. Dobra, patrzcie. Patrzcie, co ja robię. I już będzie 3 do 0. I faul! Ostrzelił! To ten z Chorwacji jest. Dobra, ale. Jak strzelił, tak strzelił. 2-1. Dobra, już się boję. Musimy szybko, żeby jeszcze jedną bramkę tak na zapas strzelić, żeby musieli dwie na remis. Dobra, i tu pyk. Szybko, szybko, akcje. Co? Moja piłka. Tutaj, tak? Dobra, nie. Ja podam ci bramkarz, lub nie. Się zatrzymał. Ale mojego, nie? Tak, chyba bramkarz mój, no. Dobra, gdzie tu podajemy? O tamta strona, na którą podaję, to najmniej tam jest akcji, bo ja tutaj, po tej oto, ja lepiej wszystko widzę, nie? Wszystko widzę, co kto robi, a tam to tak dalej. Tutaj na środku też często są akcje. Dobra, nie, bo wyrówna. O tym mówię. Dobra. Ej, myślałam, że już faul. Ale jest, wybiłem. O, no bierz, bierz, bierz. Bum. I pyk. Faul. Dobra, no trochę niewiele brakowało, ale patrzę, już ścisnął chyba mocniej niż w pierwszej połowie. Nie chcę tym przegrać. O, dodadzą minuty czy nie? Tak, trzy. To ja się z trzecią bramkę strzelę, jak trzy mi pokazują. O, pyk, pyk, pyk. Ajajaj. No dobra. 2-1. Wygraliśmy. Mogliśmy 2 do 0 i tak wygrana, więc spokojnie. I ostatni będzie meczyk i będzie chyba koniec widzowie odcinka, no. Ale prawdopodobnie z tego nagram sobie serię i wiecie. Jak będziecie chcieli, to będziecie sobie oglądać. A jak będziecie mogli w komentarzu, to napiszcie, czy też gracie w tą, ten FIFA Mobile i może z wami jakoś zagram. O nie, chyba przegram, bo się tutaj da razem zagrać. Po prostu muszę wam pokazać, jak się nazywa mój klub i wam pokażę, jak mnie możecie wyszukać i jakby zaprosić na mecz, albo wy napiszecie nick swój. Ja was jakby zaproszę na mecz. Ale to popatrzymy. Dobra.
Już szybko. Atak mam gorszy. Już widzę. Oni mają o 8% więcej. Lepiej. No dobra. Zaczynajcie. Tylko chcę zobaczyć, jakich mają zawodników. Nie. O, niebieski bramkarz, ja go chcę. To jest mój klub. A ich to strasznie mocny. No nie, ja przegram. Oni już mają tak mocnych zawodników. Wcześniej wygrałem 2 do 1, a wcześniej przegrałem 2 do 1. Patrzcie, jak już dobrze atakują. Dobra, ale szybko. Jeżeli już, to niech będzie ten remis. Może być 0-0, wtedy już będziesz szczęśliwszy od przegranej. Albo już 1-1 jakieś. Dobra. Pyk! O, no! No, 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 no. Bum! O nie, no strzelił. Strzelił, niestety. Dobra, czekajcie, zamknę drzwi, bo tam u mnie jest hałas. No, no ale to... Przegrywamy 2 do 1... Nie, 1 do 0 chciałam powiedzieć, 2 do 1. Dobra, to pierwsza połowa, ale i tak nam trochę marnie tu idzie. Dobra, szybko. I fał! Ja! 2 już do 0. No dobra, już wątpię, żeby jeszcze jakoś z nimi wygrać albo zremisować, jeżeli oni już tak grają dobrze. No patrzcie, podania wiedzą, gdzie na... Ja widziałem, jak ktoś miał takiego mocnego bramkarza, że on wszystko by prawie obronił. On... Dobra, szybko, tutaj, pyk! Pyk. Dobra. I strzelamy. Jest! I to ten sam, co wtedy. Z Korei. Dobra. 2 do 1. Jeszcze mam... Myślę, że może są szanse na wyrównanie. A nawet na wygraną, dopóki piłka jest na boisku. Ale okej. Okay. Szybko. Dobra, wyście się nie popisujcie, bo za chwilę... Nie wiem, czy się aż tak popisuję, ale za chwilę ja wam strzelę remis, potem jeszcze wam kilka nastrzelam i przegrana będzie. Patrz, znasz tego trika? Wow. No. No patrzcie, już ich tu podjeżdżam dobrze. Ja! Blokują trochę, ale dobra, przeszkadzają. I szybko tutaj już obrona będzie musiała stać. Pyk. O, ładnie. Się nie wywracaj tam. Okej, i tu. Pyk. O nie. O, to już jest najgorszy moment, ale dobra. Faul czy co? Żółta czy... A, moja, no, bo faulował. Pyk. O co? A, koniec pierwszej połowy. Wynik 2 do 1. Dobra, ale jeszcze mam nadzieję, że coś nam się uda wykombinować. No i co? O, prawie odebrałam piłę. Ej, jakby mnie sfaulowali w polu karnym, to by było moje marzenie. Ej, żeby ich bramkarz nie obronił. Bo chyba nie wolno okienka strzelać, czy coś, tylko wolno albo w tą stronę, albo w tą. Wiecie? Bo ja już chciałam czasami okienko strzelać, a tu nie mogłem. Bierz bramkarz, okej. I teraz tam. Dobra. I pyk. Patrz, jak idziemy jak burza. Jest z trzech przepraszam, nie powinienem tego mówić.
trzech na jednego. Jest, jest, 2-2. Wyremisowałem. Dobra. Teraz zobaczymy. No, ładna bramka i teraz może będzie, zobaczymy, czy będzie remis, czy jeszcze ktoś wygra. Mam nadzieję, że ja. Ok. Dobra. Pyk. Dobra, odebrana piła. Teraz tu. 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 I leci. Ajajaja. Dobra. Musimy... Czekajcie. Podanie. Dobra, ale tu. No, musimy odebrać im piłkę. Dobra, nie wiem, gdzie on wali, ale uznajmy to, że próbował strzelić bramkę z daleka. Dobra, 78 minuta. Dobra, musimy jedną bramę jeszcze strzelić. Szybko, ja nie chcę, byś wybijał to. Dobra, pyk, podaniami. Szybko, bo już małe są szanse, że ktoś wygra. Ale chyba już... Au! Ała, ała, ała. Ale co, tu nie będzie karnego? Nie wiem, czy tu się w ogóle da jakoś karne włączyć, bo Rys Gaming też ją ma. I byśmy razem zagrali, okej, było niebezpiecznie. 2 minuty dodane, no to nie gadajcie, że remis będzie. To jedna przegrana, jedna wygrana i jeden remis. Dobra. 2-2. Nie najgorszy wynik, ale dobra. Przynajmniej nie było przegranej. Każda szansa, jakby to powiedzieć, że wszystko tu było, że była wygrana, przegrana i remis. Bo nie może jakby być czegoś innego. I dobra. Ja już, widzowie, będę się z wami żegnał dzisiaj. O, to on jest trochę małym bohaterem w dzisiejszym odcinku. No to się z wami żegnam. I zapraszam na kolejne takie różne odcinki. I ze Stumble Guysa. Pa!